KS. W pierwszej połowie goście występujący pod wodzą nowego trenera Jacka Góralczyka, który przejął zespół po zwolnieniu Piotra Piekarczyka, od początku zepchnęli gospodarzy na własną połowę. Pierwszy atak katowiczan zakończył się sukcesem. Kiksy Wagnera i Lecha wykorzystał Zdzisław Strojek. Po drugim golu strzelonym przez Kazimierza Węgrzyna wydawało się, że Ruch otrzyma od katowiczan srogą lekcję futbolu. Jednak w drugiej połowie to niebiescy wystąpili w roli nauczycieli. Kontaktowy gol zdobyty przez Witolda Wawrzyczka tuż po wznowieniu gry zmobilizował i piłkarzy, i kibiców Ruchu. Długo jednak gospodarze nie mogli pokonać Jojki. Pomógł im w tym Marek Świerczewski, strzelając do własnej bramki na 2-2. Samobójczy gol załamał piłkarzy GKS-u. Katowiczanie popełniali coraz więcej błędów. W konsekwencji na 2 minuty przed końcem spotkania stracili 3. bramkę. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Krzysztof